Sportowcem roku 2021 zostaje Szymon Wójtowicz. To jest gość, który jest pojebanie silny. Mogliście widzieć, jak kobietami wykonuje różne ćwiczenia oraz przysiad 320x3. My to z Owcą dopiero przed chwilą zobaczyliśmy. I na bary 205, no. Ja myślałem, że on na raz będzie to 300 robił. No. Zrobił raz i mówię, ładny zapas, on jedzie dalej. Mówię, ty. Ale po trzech nawet był zapas, nie? No. A co jest najlepsze, bo nam też zależy, żeby tutaj promować osoby, które, wiadomo, nigdy nie mamy pewności, ale które ewidentnie nie rzuca się, że są po prostu nasterydowane i tylko tak jakby dzięki temu mają te wyniki. I wygląda nam na to, w sensie, nic nie jest takim zero-jedynkowym tutaj wyznacznikiem, żeby... Taka zmasowana. Tak. Ale nic nie jest takim zero-jedynkowym wyznacznikiem, żeby Szymon był na towarze. Tym bardziej, że on tam mówił, że nie jest, więc ja jestem skłonny uwierzyć, że serio te wyniki, kurwa, po prostu są predyspozycje, je w chuj dużo i po prostu ciśnie, no i się mało porusza prawdopodobnie poza siłką, nie, żeby takie waga wyniki raczej robić. Plus 120, tak? No, grubo ponad spory, 100, no. I jeszcze fajny wynik był, teraz mi się przypomniało, że Francuza robił, czyli do czoła takie wyciskanie.